Jak płacić telefonem? Jeśli gubisz się w dostępnych opcjach i wszystko Ci się plącze, to zaraz pomogę Ci ten temat ogarnąć, tylko najpierw muszę odstawić ten antyk i ten antyk. Tu jest playlista, gdzie możesz obejrzeć więcej moich porad, a teraz zobaczmy, jak płacić telefonem. Potrafisz płacić zwykłą, plastikową kartą bankową? To telefonem też się nauczysz, bo to jest mniej więcej tak samo trudne, a w zasadzie tak samo łatwe. Plastikowa karta powoli staje się passé. Poza tym, nie wiem jak Ciebie, ale mnie noszenie grubego portfela w kieszeni po prostu męczy. Kiepsko to wygląda, a w dodatku ciągle się martwię, że ktoś mi ten portfel zakosi. Z telefonem sprawa wygląda inaczej, bo ten mam zawsze pod ręką i na oku. Zobaczmy zatem, jak pozbyć się wypchanej kieszeni i wybrać dla siebie którąś z opcji płacenia telefonem. Do wyboru mamy w zasadzie trzy różne patenty. Pierwszy patent to aplikacje wykorzystujące antenę NFC w Twoim smartfonie, które w razie potrzeby zamieniają go w kartę zbliżeniową i możesz wtedy płacić telefonem, przystawiając go do terminala w sklepie. Co jest potrzebne, by z tego patentu skorzystać? Po pierwsze, telefon z anteną NFC, co w coraz większej liczbie modeli staje się standardem. Po drugie, aplikacja na telefon, którą pobierasz dokładnie tak samo jak różne gry. Do wyboru masz aplikację ze swojego banku, w której wystarczy aktywować kartę Visa lub MasterCard, lub aplikacje zewnętrzne, np. Google Pay, gdy korzystasz z Androida, lub Apple Pay, gdy korzystasz z systemu iOS. W przypadku aplikacji zewnętrznej trzeba ją tylko najpierw powiązać z Twoją kartą bankową. Odpalasz taką aplikację, podajesz w niej dane karty Visa czy MasterCard, dokonujesz weryfikacji wpisując kod wysłany z Twojego banku i już po chwili płacisz dokładnie tak samo jak plastikową kartą. Zbliżasz telefon do terminala i już. Jak dla mnie działa to trochę tak, jakbym swoją kartę zdematerializował i posiadał ją w wersji elektronicznej w swoim telefonie. Reszta w zasadzie jest bardzo podobna. Drugi patent to Blik. Aby korzystać z Blika w ogóle nie potrzebujesz karty bankowej, a jedynie konto w jednym z 13 banków, które uczestniczą w systemie Blik oraz aplikację mobilną banku zainstalowaną na telefonie. Blikiem zapłacisz w sklepie, przelejesz pieniądze na telefon znajomego i wypłacisz gotówkę z bankomatu. Wszystko, co trzeba zrobić, to wpisać 6-cyfrowy kod Blik wygenerowany w Twoim telefonie i potwierdzić transakcję w aplikacji banku. A trzeci patent jest najbardziej podobny do tego, jak płacisz teraz. Wystarczy, że zamiast tradycyjnej karty zamówisz w swoim banku takiego zbliżaka i przykleisz go na telefonie. To po prostu karta zbliżeniowa w formie małej naklejki. Równie dobrze mogłaby zatem trafić do filmu Jak płacić trampkiem albo Jak płacić kluczem francuskim, bo w zasadzie możesz przykleić ją wszędzie. Poza niewielkim rozmiarem, jej wielką zaletą jest to, że możesz dokonać płatności przy rozładowanej baterii. I tyle. Cała filozofia płacenia telefonem. Świat pędzi do przodu i antyczne telefony już raczej nie powrócą. Portfele i karty bankowe powoli również odchodzą do lamusa. Jeżeli więc nie chcesz być retro, wyjdź nowoczesności naprzeciw i przetestuj, jak wygodnie płaci się telefonem. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych skutecznych porad.